Tych czołowych komentatorów piłkarskich, bo ilu nas jest? Smokowski, Twarowski, Borek, Iwanow, ja, długo, długo nic, dopiero Jasina. Tak mówisz, jak taki mój kolega na studiach, na jakichś ćwiczeniach zapytany przez panią prowadzącą o jakiś temat, już pal licho, nieważne jaki, odpowiedział tak, my i inni naukowcy uważamy. To świetne, jak studiowałem, mogłem z tego korzystać, ale wtedy tego nie znałem. I dostał może bym wreszcie jakieś studia skończył. Ksywkę docent. Wszystko przed tobą. No, ci wybitni komentatorzy. Nas jednak te czołówkę komentatorów sportowych w Polsce, mówię, to nas jest niewielu, bo Borek, bo Iwanow, bo Szpakowski, Smokowski, Twarowski. Darek, przepraszam. Dla mnie niedawne, Darek. Tak? Dla mnie Darek. Ja jednak później jest długo, długo nic i dopiero później Jasina. Nas często pytają, czy jesteśmy za Realem, czy za Barceloną? Chyba za długo rozmawiałeś z Darkiem Szpakowskim. Też jestem megalomanem? No, skoro mówisz, że... Zaszczepił to we mnie? Że ty już jesteś w gronie najlepszych. Żartuję oczywiście. No, powinni ocenić inni. A poprosiłbym ciebie o zdanie, tak krótko. Dobrze gadasz, tylko tą ligę belgijską słabo widzę. Co znacznie obniża. Ale ja słyszałem, że sport ma być w HD. Tak? Albo w 3D. Albo w 4D. Albo w 4D. Coś ma się wydarzyć w każdym razie. Oby nie w 4D. Oby nie w... Nie, 3D. Nas pytają, czy Real, czy Barcelona. I musisz się zdecydować. Ja Real. A jak pytają komentatorów kolarskich Giro czy Tour de France, to Tomasz Jaroński odpowiada? Nie ma takich pytań. Nie ma takich pytań? Nie. No, jeden i drugi wyścig ma swoją specyfikę, ale to trudno porównywać, no bo oni ze sobą nie grają. No, to inteligentnie mnie podeszłeś. No okej, ale mimo wszystko masz chyba jakiś swój, ten bardziej ulubiony. Mówię ci, Giro d'Italia jest takie bardziej swojskie. Nie chcę powiedzieć siermiężno, bo... Ale dla komentatora, dla jakby takiego prestiżu i też podejścia do pracy, że rano stajesz w lipcu, to się lepiej czujesz niż rano stajesz w maju? Znaczy, komentując Tour de France, masz świadomość, że no, tak samo jak kolarze, że tutaj jest większy prestiż i więcej osób to ogląda, jest większe zainteresowanie i każde słowo jest wypowiedziane na antenie, jest ważniejsze. Natomiast przy Giro d'Italia można sobie na pewno więcej pozwolić na takiej spontaniczności właśnie, bo i ten wyścig jest taki spontaniczny. Jeśli w nim uczestniczysz, to natychmiast to dostrzeżesz. Tam jest taki lekki bałaganik, ale taka rodzina, wszyscy się witają, znają, klepią, a w Tour de France na przykład dziennikarze to tylko wiesz, do biura prasowego i z telewizora na komputer. Kiedyś byłem w biurze prasowym na Tour de France jako jedyny miałem maszynę do pisania jeszcze. A że sam miałem komputery. Tak, już w 95 roku. Od razu wiadomo było, że przyjechałeś z Polski. Tak. No wiesz, zacząłem pukać w tą maszynę, całe biuro prasowe się obejrzało, że tu jakiś jeszcze z epoki kamienia upanego. Dobrze, że Facebooka nie było i tak zwanych selfie, albo samojebek, bo by sobie z tobą zrobili selfie i od razu byś był na Facebooku. No widzisz, kolarstwem się dużo osób interesuje, na Facebooku mamy już kolarstwo w Eurosporcie, prawie 20 tysięcy fanów. No to po tym programie będziecie mieli prawie 20 tysięcy fanów. Myślisz, że oglądalność tego programu przerasta liczbę 20 tysięcy? Nie, właśnie mówię, że nic się nie zmieni.